Cały świat już wie, że Chrobry wygrał. I chcę podziękować, chłopcy, że awansowaliśmy do pierwszej ligi, bo to było naprawdę coś, co musiało być wcześniej jeszcze. I chcę podziękować też Czechana, bo jest za brachą. I też wszystkich, którzy ten wszystkich w klubu, bo są bardzo fajni chłopcy. Proszę. Wierzę, że pomoże nam w pierwszej lidze. No, ja też wierzę. No, bardzo się cieszę, jestem dumny, że mogę grać w tej drużynie. No i co mogę więcej powiedzieć? No po prostu łzy z oczu lecą. Nie wiem, nie wiem, co mam powiedzieć. Dobra, ustalamy. Tak, powiedz mi, co czułeś w momencie, gdy dowiedziałeś się, że awansowaliśmy do pierwszej ligi? Chyba to do mnie jeszcze nie dotarło. Jeszcze nie dociera teraz nawet. Pewnie to odczuję dopiero za parę dni, jak sobie zdam z tego sprawę, jakie to jest wielkie osiągnięcie dla nas indywidualne i grupowe. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Co sądzisz o swoim współlokatorze? Ma chłopak potencjał, tylko musi chodzić głowę cały czas lodem. W każdym treningu chodzić głowę lodem cały czas i niech postępuje tak, jak postępuje. Dobrze. A czy mógł profesjonalizm Michała Szałka mecz w sobotę, a on pije izotonik? To się ceni. No zróbko, no zróbko. Jedno piwo wyśladę, jak to odłożył, to teraz tylko nawadnianie. A ja mówię, no co, jesteśmy profesjonalistami. Shalalalalala! To jest nasze piękne!
Yeah!